W piątek 18 października od godziny 11 w sali Urzędu Miasta 12-osobowa grupa przedstawicieli firm wykonawczych i instytucji bezpośrednio odpowiedzialnych za wykonanie największej i najdroższej w dziejach Świnoujścia inwestycji drogowej, budowy tunelu pod Świną, spotkali się, by ostatecznie podpisać dokumenty przekazania placu budowy tunelu. Robocze spotkanie prowadziła przedstawicielka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako inwestor zastępczy inwestycji. Trwa procedura przekazania placu budowy, więc wszystkim niedowiarkom mówię tak, przekazanie placu budowy, po to, aby zacząć już wykonywać konkretne roboty budowlane. Dziś oczywiście spotykają się ci, którzy będą bezpośrednio przy tej inwestycji, a ta inwestycja nazywa się tunel pod Świną, pracować. Tak, oczywiście jest Generalna Dyrekcja jako inwestor zastępczy, która jest zobowiązana do przekazania placu budowy. Jest inżynier kontraktu, który ma nadzorować zarówno prace projektowe, bo one jeszcze będą w ramach rysunków warsztatowych trwały, jak również jakość wykonywania robót. Jest oczywiście sam wykonawca. Jest Pani oczywiście bardzo, bardzo zadowolona. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Ta informacja służy też wszystkim, bo zaprosiliśmy różnych gestorów mediów, bo wiadomo, plac budowy, sprawy jakiejś kolizji, energetyki, gazów i tym podobnie. Także zespół będzie bardzo duży na tych radach budowy i na tym placu budowy zawsze występował, ale taka też jest ranga tej inwestycji. Ten sztab ludzi dzisiaj też się cieszy, że może w końcu być na placu budowy. Tak, dziś ten plac budowy przeniesiony ze względów technicznych, bo jest dużo dokumentów do podpisu do Urzędu Miasta, ale lada moment te wszystkie osoby, które są dzisiaj właśnie w Urzędzie Miasta, spotkają się faktycznie i fizycznie na placu budowy. Oni jeszcze dzisiaj po tej pracy dokumentacyjnej przejdą na plac budowy, aby obejść teren, dlatego że w protokole jest przewidziana taka sytuacja, gdzie dokonuje się tej wizyty. Oczywiście pewnie nie skończy się to wszystko dzisiaj, bo ta procedura jest dosyć skomplikowana. Jakby od jakości tego przekazania placu budowy też dużo zależy. Czyli jaki stan zastanie wykonawca na dzień dzisiejszy, kiedy przekazuje się teren. Tam są przecież też lasy państwowe, tam są dzierżawcy, tam jest sąsiedztwo. Trzeba to wszystko jakby obfotografować, dokładnie opisać. Jest kwestia jakichś spraw sąsiedzkich, czyli w jaki sposób inwestycja wpływa na sąsiedztwo. Także wykonuje się dokładną inwentaryzację stanu istniejącego. Dlatego to jest przekazanie, ale ono może trwać i parę dni, tak? Na wtorek 12 listopada strony uzgodniły, że nastąpi początek rozpoczęcia prac w terenie, w miejscu, gdzie realizowany będzie początek tunelowej inwestycji.